Witamy serdecznie tradycyjnym hip hip. Hurra! Hurra! Rozjechany. No, czemu nie? 17 jest to hip. Jubileuszowy. Jubileuszowy. Dwa słowa znowu wstępu. Czemu ten nie wiem, czy możemy mówić, co, na czym my nagrywamy. No, ten tak zwany Zoom. Bo jesteśmy zdalni, jesteśmy jakby w pandemii ciągle. Zdalni, jesteśmy w pandemii, a ja po sukcesach, które odniosłem w województwie warmińsko-mazurskim, teraz w kujawsko-pomorskim promuję nasz... Znaczy musiałeś już uciekać stamtąd? Znaczy po prostu wykonałem zadanie i teraz namawiam kujawsko-pomorskie Rozumiem. Do słuchania. I też chciałem wytłumaczyć, dlaczego nie witamy się tradycyjnym elo. Otóż statystyki wskazują, że zestarzeliśmy się. Znaczy jakoś młodzież od nas odpłynęła, natomiast przypłynęła do nas starość. W tej chwili większość naszych słuchaczy to są ludzie w naszym wieku. Więc musimy zachować... To po pierwsze to niepokojące, a po drugie ja myślałem, że ty twierdzisz, że to myśmy się jakoś postarzeli we trzech. Że swoją drogą. Nasze sumy lat i podzieliłeś przez trzy i wyszło, że się zestarzeliśmy. To prawda. To jest 17 odcinków. Zestarzeliśmy się. O 17. No właśnie. Właśnie. To bardzo, a poza to tym, jest straszne. Ale... Można by jakoś cofnąć to? Poczekajcie, ale spokojnie, bo teraz są ferie. Przecież młodzież ma inne zajęcia niż słuchanie tego świetnego podcastu, więc może... A, to dlatego. Może dlatego tak się stało. Czyli co? Rozpoczynamy rozmowę o dzisiejszym temacie, którym jest... Wojna. Taki szczegół. Postanowiliśmy być wojny, wreszcie tak. Jakoś szczegółowi i konkretni. Tak. I być bardziej historykami niż dotąd. Bo żywiołem historyków ciągle, że historycy się żywią wojnami i uważają, że wojny to jest taka kwintesencja historii, ponieważ można je bardzo dokładnie datować, prawda? Bitwa po bitwie, każda bitwa jest wydarzeniem, a poza tym w wojnach główną rolę odgrywają mężczyźni. W związku z tym historycy czują się jak u siebie w domu w tematyce wojennej. Ojciec, no tak, historii, ale... ojciec historii Herodot przecież właśnie pisze, że chcę opowiedzieć historię wojen, jakie prowadzili ze sobą Persowie i Grecy, no bo to jest warte opowiedzenia. Wojna jest warta opowiedzenia. Co innego może być ciekawe? To tak, taki przypis do Błażeja, przepraszam. To jest bardzo ciekawe, bo ten paradygmat czy sposób uprawiania historii, jak wiemy, został odrzucony. Pojawiły się różne inne nurty badań historycznych, które zakwestionowały ten prymat wojny w narracji przeszłości, ale w międzyczasie zdążyły się już pojawić tendencje rewizjonistyczne. Są tacy historycy, którzy mówią, że to bardzo niesłusznie, ponieważ wojna rzeczywiście była, jest i będzie taką główną osią historii ludzkości i że trzeba ją właśnie badać, tylko w trochę inny sposób. Takim historykiem, o którym kiedyś już zresztą tutaj wspominałem, jest Martin van Krefeld, izraelski historyk, ale piszący głównie po angielsku, autor między innymi książki Kultura wojny, dlaczego walczymy. Bardzo ciekawej, choć dość militarystycznej pozycji, bym powiedział, w której on próbuje przekonać czytelników, że no właściwie bez wojny nie tylko nie byłoby historii ludzkości, ale nie byłoby cywilizacji, ponieważ ona jest tak istotnym elementem naszego myślenia o świecie, naszej kultury właśnie, sztuki, religii i tak dalej, że bez niej właściwie nie byłoby historii. No tak, ale to samo można powiedzieć o miłości, prawda? Bez niej też by tego wszystkiego nie było, a jak wiadomo, make love, not war. Więc oczywiście, że bez wojny by nie było, tak jak bez większości ważnych zjawisk w życiu, nie byłoby historii. Boję się, że wojny, no cóż, wojny nas przerażają. My jesteśmy, żyjemy w tej chwili już na przedpolu wojny, która się toczy. Natomiast Europa przeżyła w drugiej połowie XX wieku, Europa Zachodnia, ale też i Wschodnia w gruncie rzeczy, przeżyła złudzenie, no może nie końca historii, to nie o to chodzi, tylko złudzenie
tego, że wojny można w ogóle uniknąć jakoś historycznie, prawda? Że można żyć bez wojny, że można się od wojny odzwyczaić. A ta wojna gdzieś krąży, ciągle przemieszcza się. Przecież mieliśmy straszną wojnę w Europie w latach 90. w Jugosławii byłej. I tylko, że to była wojna jak gdyby lokalna z naszego punktu widzenia. Wydaje mi się, że potężny wpływ na myślenie nie tylko historyków, ale też całych pokoleń ludzi miały dwie wojny światowe w XX wieku. I one wyznaczyły taki horyzont tego, czym jest wojna. To znaczy, zwłaszcza druga była tak przerażającą wojną, jakiej sobie wcześniej nie wyobrażano ze względu na jej skutki ludzkie, ze względu na przebieg wielu, wielu epizodów, wielu walk. No to były rzeczy wykraczające poza wyobrażenia wcześniejsze. I to ukształtowało przerażenie wojną. Kultura przerażenia wojną budowała kulturę drugiej połowy XX wieku. To jest oczywiście całkowita racja i ja też osobiście raczej zaliczam się do teamu antywojennego, ale Krefeld twierdzi inaczej. Twierdzi, że z punktu widzenia historii globalnej II wojna światowa, chociaż oczywiście obfitująca w okrucieństwa i wydarzenia bezprecedensowe, chociażby zagłada Żydów, w ogóle się nijak miała, jeśli chodzi o wielkość strat do wcześniejszych konfliktów i przytacza dane dotyczące wojen takich najwczesnych. To są właściwie dane antropologiczne na temat wojen toczonych przez różne plemiona, gdzie ginie dość często od 20 do 50, czy nawet do 60% mężczyzn i no tam trochę mniej kobiet i dzieci. No, w porównaniu z tym w skali globalnej II wojna światowa, gdzie powiedzmy zginęło 50 do 60 milionów ludzi, wydaje się bardzo niewielkim upustem krwi. To oczywiście brzmi strasznie cynicznie, to relatywizuje cierpienia ofiar, no ale teoretycy, można powiedzieć, tej nowej historii wojskowości patrzą też w ten sposób na konflikty. Van Krefeld cytuje zresztą, to ciekawe, takiego niemieckiego generała Kurta von Hammersteina Eckforda, który był szefem Truppenamtu, czyli takiego ministerstwa wojny w Niemczech Weimarskich. W ogóle ministerstwo wojny było zakazane, więc on pełnił tę funkcję nieoficjalnie i napisał taką instrukcję dla szkolenia żołnierzy. I tam znajduje się między innymi taki pasus w tej instrukcji, której von Hammerstein Eckford określa wojnę jako najwybitniejszą ze sztuk, jeśli można to tak określić, czyli taką aktywność człowieka, która wymaga wytężenia wszystkich najlepszych cech, najlepszych zdolności człowieka, ponieważ inaczej nie da się osiągnąć w ekstremalnych warunkach zwycięstwa. Inaczej niż kombinując, no nie wiem, technologię, sprawność dowodzenia, takie cechy, no jak oczywiście odwaga, gotowość poświęcenia i tak dalej, i tak dalej. To nam się wydaje dzisiaj absurdalne, to znaczy z punktu widzenia dzisiejszego Europejczyka czy człowieka Zachodu określenie wojny jako takiej najdoskonalszej ze sztuk, najdalej idącej ze sztuk, jaką może stworzyć człowieka, wydaje się, no, brzmi jak bluźnierstwo. Ale można też patrzeć na to tak w taki sposób, czy też patrzono na to w taki sposób. Ale naturalnie, no ale to mnóstwo ludzi tak dzisiaj też to odbiera. Ja widzę tych wszystkich wolontariuszy chętnych, którzy się udają, żeby walczyć w różne miejsca. Takich awanturników zawsze było wielu i oni tak właśnie myślą. Ale jeszcze wracając, przepraszam, do tego, co powiedziałeś o tej sztuce wojny, no to ja chciałem jeszcze do tego, co Błażej wcześniej mówił o tym, że jest... że raczej po stronie miłości się opowiada niż po stronie wojny. No to jednak wojna jest też wspaniałą metaforą rozmaitych rzeczy. I my jednak mówimy o tym, o wojnie, znaczy używamy języka wojennego, mówiąc o innych dziedzinach działalności. I tu, żeby połączyć te dwa żywioły, no przecież... Jak się czyta pamiętniki na przykład takiego, dajmy na to, Kasanowy, to on cały czas opowiada o swoich podbojach miłosnych. Więc tutaj jest to połączenie wojny i miłości.
Ale z kolei teraz temat sztuki, że tak powiem, żeby to omówić, no to przecież książka Sztuka Wojny, to się nazywa Sztuka Wojny, Shin Tzu, tak? To jest, to jest główny prezent, jaki wręczają sobie menadżerowie w korporacjach, w rozmaitych firmach. Ja się zastanawiam, prawdę powiedziawszy, ja tego nigdy nie czytałem. Mam teraz ochotę, żeby do tego zajrzeć. Co jest takiego, czy to chodzi po prostu o to, że jest to dosyć egzotyczny prezent i jakiś taki modny, ale co jest dla dzisiejszego współczesnego menadżera ciekawego, sądzę, w garści dosyć trywialnych myśli na temat prowadzenia wojny sformułowanych przez jakiegoś dżentelmena z Chin wiele wieków temu? No wiesz, to są dość uniwersalne. Ja bym nie powiedział, że to są trywialne obserwacje. One są dość uniwersalne, przypominają trochę Machiavellego, tylko no Machiavelli w Księciu raczej pisze o sferze polityki i zarządzania, no można powiedzieć, tą cywilną sferą państwa, ale też pisze o wojnach, z tego, co jeszcze pamiętam. Natomiast ten Sun Tzu się koncentruje na działaniach zbrojnych i myślę, że jego popularność wynika z takiego sentencjonalnego charakteru tych wskazówek. To znaczy, że to są takie złote myśli, tak jak wydawane, no, bo ja wiem, maksymy Napoleona, tak, że czasem trzeba poświęcić jeden batalion, aby armia mogła odnieść zwycięstwo i tak dalej. Więc oczywiście taki menedżer później zwalniając swojego pracownika ma czyste sumienie, bo wie, że musi znaleźć na przykład kozła ofiarnego jakiejś porażki, tak, i musi poświęcić tego pracownika, aby cała reszta mogła przetrwać, tak? Czy odnieść zwycięstwo. No, jako widzowie Shreka na pewno pamiętacie tamtejszą wspaniałą maksymę wojenną, którą wygłasza książę Farka, że wielu was zginie, ale jestem gotów na to poświęcenie. Tak, ale ja myślę, że tam jest też ten element bardzo ważny, który towarzyszy wojnie i towarzyszy różnym maksymom i rozważaniom filozoficznym związanym z wojną. Z pojęciem wojny wiąże się pojęcie męstwa. Ono jest prawie nierozdzielne, a pojęcie męstwa wiąże się z kulturą dominacyjną typu męskiego, kulturą podboju. A podbój wymaga mobilizacji. Wielkiej mobilizacji. Po pierwsze zmobilizowania ludzi, którzy będą mięsem armatnim, co nie jest proste, bo nikt nie chce być mięsem, albo nieliczni, i wymaga mobilizacji zasobów. I to są dwa wielkie problemy, które towarzyszą zawsze wielkiej wojnie. Mobilizacja zasobów oznacza, że się na co dzień mniej je, że się na co dzień mniej wydaje, że się na co dzień mniej używa różnych materiałów, ponieważ one muszą być zużyte do produkcji wojennej. I to oczywiście wypacza czy zniekształca życie codzienne ludzi, milionów ludzi w pewnych sytuacjach, kobiet, mężczyzn, dzieci. A mobilizacja zasobów ludzkich z kolei dotyczy męskiej populacji, z reguły populacji młodej, co też wymaga, co też ma bardzo dalekie skutki rozmaite dla życia społecznego. I to wszystko teraz, w tej chwili, tym wszystkim gra Putin. I myślałem sobie o wojnie Putina, ponieważ to, co mówiliście o miłośnikach wojny, bardzo pasuje do tego faceta. To jest człowiek związany z kompleksem wojenno-militarno-policyjnym właściwie od zawsze, ukształtowany przez ten kompleks. I ja sobie, patrząc na wojnę na Ukrainie, na wojnę na Ukrainie, myślę sobie dwie rzeczy. Że to nie jest wojna przeciwko Ukrainie. Ona się taką stała, ponieważ Ukraińcy stawili na spodziewanie skuteczny opór. Ale ona nie była pomyślana jako wojna przeciwko Ukrainie. To była wojna, która służy wewnętrznej mobilizacji w Rosji i służy konsolidacji reżimu rosyjskiego. To jest wojna wydana przez Putina własnemu społeczeństwu, to znaczy dąży on do podporządkowania, całkowitego podporządkowania rosyjskiego społeczeństwa
I jak widać, ta wojna bardzo skutecznie temu posłużyła, ponieważ izolacja Rosji, jaka nastąpiła w połączeniu z wewnętrzną militaryzacją kraju, doskonale służy władzy, no już która jest bardziej niż autorytarna. Wojna służy nie podbiciu wroga, wojna służy podbiciu siebie samego. To jest zmiana osobowości. Przed wojną nasz ideolog skrajnej prawicy, najmłodszy wtedy Bolesław Piasecki, w jednym z przemówień powiedział, że Polacy muszą być umundurowani duchowo. I to były te właśnie skłonności, i wtedy w latach 30. one wybuchają w bardzo wielu krajach europejskich. To jest i imitacyjne, ale też wynika z różnych wewnętrznych problemów, z wewnętrznej potrzeby dominacji jednych nad drugimi. I umundurowanie duchowe Rosjan jest w istocie celem tej wojny, ponieważ ona ma zbudować imperium, które będzie zdolne do dalszej ekspansji. W tym sensie druga myśl, którą chciałem powiedzieć, jest bardzo ponura. To znaczy, że ta historia będzie długa i możemy się spodziewać bardzo, bardzo nieprzyjemnych rzeczy w przyszłości. To ja też mam dwie uwagi. Znaczy, pierwsza będzie się odnosiła do tego, co powiedziałeś o Piaseckim i o jego podejściu do wojny. To nie było w żaden sposób wyjątkowe ani oryginalne nawet w Polsce. Tutaj mam taką książeczkę właściwie De Virtute Militari Jacka Bocheńskiego, katolickiego publicysty przedwojennego i powojennego. Ona została wydana na początku lat 90., ale to jest zbiór publikacji ojca Bocheńskiego na temat etyki wojskowej. I jak się to dzisiaj czyta, to można powiedzieć, że włos się jeży na głowie, bo właściwie ta myśl, którą ty przed chwilą zacytowałeś z Piaseckiego, tutaj się pojawia wielokrotnie. Bocheński domaga się nawet tego, aby zestawy lektur szkolnych były nadzorowane przez wojsko, aby wojsko miało prawo usuwać ze szkół wszystkie książki, z bibliotek również, wszystkie książki, które mają w jakikolwiek sposób demobilizują społeczeństwo, czyli zniechęcają je do wojny. To jest bardzo ciekawe, bo my zazwyczaj w ten sposób myślimy o państwach totalitarnych, które do tego stopnia chciały nadzorować swoje społeczeństwa, czy też formować swoje społeczeństwa, zapominając, że miało to miejsce również w Polsce i że w Polsce militaryzm miał się przed wojną bardzo dobrze. Można powiedzieć oczywiście, że on był uzasadniony, wręcz konieczny ze względu na położenie państwa, ale dzieliły go od naszych obecnych wyobrażeń na temat wojny lata świetlne. A druga moja uwaga dotyczy możliwości prowadzenia wojny, ponieważ teoretycy wojskowości od dawna zwracają uwagę na to, że różne państwa mają różne możliwości prowadzenia wojny. No i Rosja należy do tych krajów, które mają po pierwsze bardzo duże zasoby, a po drugie ogromne terytorium, co pozwala takim państwom prowadzić wojny długotrwałe, wojny na wyniszczenie i jak się wydaje właśnie tego typu strategie obserwujemy w tej chwili w Ukrainie. To znaczy Putin mówi światu, moje społeczeństwo i moje zasoby to wytrzymają. Zobaczymy, czy wasze też. A przede wszystkim zobaczymy, czy zasoby Ukrainy, która w takiej sytuacji już oczywiście się nie znajduje. No i drugi przypadek to są państwa, które mają właśnie zasoby ograniczone, ale i niewielkie terytoria i chcą prowadzić wojny. I w ten sposób narodził się Blitzkrieg. I jak uważają niektórzy historycy wojskowości, ten Blitzkrieg wcale się nie narodził za Hitlera. Hitler po prostu dodał do niego pewne elementy, jakie przyniosła nowoczesna technika. Natomiast Blitzkrieg zaczęli prowadzić tak naprawdę w epoce nowożytnej Prusacy, którzy mieli biedne państwo o niewielkim terytorium, niekorzystnie położone, to znaczy bez jakichkolwiek granic czy barier naturalnych, które mogłyby to państwo chronić. I oni po prostu wiedzieli, że muszą wygrać kampanię, w ciągu jednej kampanii muszą wygrać wojnę. W związku z czym musieli osiągnąć to, co jest, jak twierdzą historycy wojskowości, od dawna zasadniczym celem każdej wojny, to znaczy zniszczyć możliwie szybko siłę żywą przeciwnika. Bo Prusacy nie mogli sobie pozwolić na taki luksus jak Putin, żeby kręcić tą maszynką do mięsa, prawda, i mielić kolejne dziesiątki tysięcy swoich własnych żołnierzy, ale oczywiście też żołnierzy przeciwnika.
A chciałem was zapytać, pamiętacie, czy wy się bawiliście w wojnę jako dzieci? No chyba tak. Więc oczywiście. To jest a propos tego, co Błażej mówi, wiesz, wychowania w tej kulturze, która żyje jakby wojną. Nawet nie trzeba być związany z kompleksem przemysłowo-militarnym, żeby jakby być w jakiś sposób przez wojnę ukształtowanym. Ciekaw jestem, czy teraz dzieci się, znaczy na pewno się nie bawią w Polaków i Niemców, tak jak myśmy się bawili, ale być może to się zaraz zmieni. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz a propos tego, co Błażej mówiłeś i Piotrek później doprecyzowywał o tym militaryzmie. No bo oczywiście ten przykład rosyjski od razu uruchamia skojarzenia z machinami wojennymi krajów totalitarnych bądź jakichś takich półautorytarnych, jak przedwojenne państwa europejskie, czy wręcz autorytarnych. No ale zwróćmy uwagę, że istnieje też bardzo silna korelacja między demokracją i wojną. Znaczy oczywiście sprawa jest oczywiście związana z rozmaitymi skomplikowanymi czynnikami. No jednak bardzo militarystycznym społeczeństwem są Stany Zjednoczone. I bardzo oraz militarystycznym... Izrael. Słucham? No i właśnie to chciałem, to chciałem powiedzieć. I Izrael, czyli, że tak powiem, kraje, które teoretycznie w zasadzie nie powinny wojen prowadzić, bo mamy tendencję do myślenia o demokracji jako o tym powstrzymywaczu wojny. No, tymczasem ze względu na skomplikowaną sytuację na świecie są to kraje supermilitarystyczne. No tak, ale jest militaryzm, prawda? Militaryzm izraelski bardzo się różni od militaryzmu powiedzmy rosyjskiego albo militaryzmu hunty w Argentynie w latach 80. Bo to nie jest jednak ideologia wielkiej ekspansji. Oczywiście tu się możemy pokłócić, czy strefa Gazy i budowanie osiedli izraelskich i tak dalej, to nie jest ekspansja. No jest, ale to jest inny rodzaj ekspansji niż ten, jaki na przykład próbowała zastosować Argentyna, gdy byłem dzieckiem, to ciągle w telewizji mówiono o wojnie o Falklandy, Malwiny, prawda? Malwiny, bo propaganda PRL z lubością używała argentyńskiej nazwy, znaczy hiszpańskiej jeszcze. Ale ja pamiętam, że ciągle mówiono Falklandy, Malwiny. Mi się to wbiło w pamięć właśnie. Falklandy, Malwiny, nic z tego nie rozumiałem. I do dzisiaj, szczerze mówiąc, nie bardzo to rozumiem. Znaczy rozumiem oczywiście, o co chodziło, natomiast to była wojna o dwie małe wysepki, na których mieszka w sumie około 2000 osób. Jest tam 10-osobowy parlament i gubernator angielski. To jest to spuścizna jeszcze tych terytoriów zamorskich różnych mocarstw, prawda? I na tych dwóch wysepkach mieszka pokojowa społeczność, która zajmuje się wypasaniem owiec. Wykryto tam owszem złoża ropy naftowej, ale znacznie później niż ta wojna miała miejsce. A wojna była bardzo dramatycznym wydarzeniem, w toku którego po prostu junta wojskowa argentyńska chciała pokazać, że jest mocarstwem i że potrafi stawić czoła prawdziwemu mocarstwu w wyobrażeniu społecznym, jakim była Wielka Brytania. Więc wojny też mają to do siebie, że one mają w sobie taki element absurdalny, pozornie absurdalny, bo zauważyliście, w toku wojen, to są wojny niekiedy o małe wysepki skaliste, na których prawie nic nie ma i w zasadzie nie wiadomo, o co chodzi. Ale przecież chodzi o potęgę symboliczną przede wszystkim i o ukazanie pewnych możliwości w czasie teatru wojennego. Teatr wojenny pokazuje rzeczywiste potencjały. No tak było w każdym razie w gospodarkach typu tradycyjnego, nowożytnych, europejskich, które właśnie wtedy pokazywały swoją potęgę. Jeszcze w XIX wieku tak było. Czy jest tak dzisiaj? Nie wiem, ale wydaje mi się, że stale wojna jest takim symbolizmem. Wojna jest po prostu teatrem także, po prostu teatrem. Wojna ma bardzo wiele w sobie zjawiska teatralnego. No tak, ale to jest jednocześnie w jakiś sposób potwierdzenie tej tezy von Hammersteina, tak? Znaczy, że wojna jest takim
najdalej posuniętym testem dla każdej społeczności. Bo też trzeba dodać, że przecież junta argentyńska upadła w wyniku przegranej wojny. Tak? To znaczy naprężyła muskuły, napięła się, przegrała, no i skompromitowała się w oczach swojego własnego społeczeństwa. Takie też bywają efekty wojen. No, w XX wieku mieliśmy kilka takich przypadków. Rewolucja w Rosji w dużym stopniu była tym spowodowana. Również rewolucja w Niemczech, którą później naziści starali się wyprzeć ze świadomości swojego własnego społeczeństwa i sprowadzić do obcego spisku. Ale to, co powiedziałeś, było jeszcze ciekawe z jednego względu, bo historycy wojskowości mówią, że właśnie w tej epoce przednowoczesnej, czyli w średniowieczu, później w czasach nowożytnych, tak mniej więcej do początku XIX wieku, wojna była zawsze grą o sumie zerowej. To znaczy z jednej strony społeczeństwa agrarne wytwarzały na tyle, znaczy były w stanie wytworzyć na tyle niewielki przyrost dóbr w sposób tradycyjny, że wojna pozostawała jedynym sposobem zwiększenia swojego potencjału. To znaczy, no oczywiście można było prowadzić handel, można było inwestować we flotę, ale to wszystko były bardzo niepewne przedsięwzięcia. Jedynym pewnym sposobem powiększenia dochodu państwa było złupienie innego państwa. I druga związana z tym kwestia, no to to, że kiedy, bardzo oczywista zresztą, że ten, kto jeden zyskiwał, natomiast drugi tracił, to było z kolei siłą napędową powstawania przez właściwie tysiąclecia historii człowieka imperiów, czyli takich organizmów, które miały bardzo heterogeniczny charakter i które były w stanie właśnie skumulować ogromne zasoby i później wykorzystać je do prowadzenia wojny. No wystarczy tutaj przypomnieć Imperium Rzymskie, które dysponowało no, gigantyczną, jak na tamte czasy, siłą militarną, ale właśnie uzyskało to drogą podbojów. A jeszcze wracając, przepraszam was na chwilę, do Argentyny, którą tutaj wspomnieliście, to też jest w sumie ciekawy ten taki, powiedziałbym, scenariusz i tutaj analogia z Rosją, że jak to wyglądało. No najpierw ta junta przejęła władzę w Argentynie. Najpierw zaczęło się od, powiedzmy, porządkowania wewnętrznego, czyli najpierw był terror skierowany do wewnątrz i kiedy już ten terror skierowany do wewnątrz zaczął przynosić jakby nie do końca pożądane efekty, wtedy junta skierowała się na zewnątrz. No, nie było wprawdzie w Rosji czegoś takiego, w Rosji putinowskiej, czegoś takiego jak terror generałów i pułkowników wojska argentyńskiego, no, ale jednak opozycja została brutalnie zniszczona. No, postać Nawalnego, że tak powiem, jest tutaj tym symbolem. No i kiedy już te wewnętrzne naciski przestały być może jakoś działać, no on skierował swoją uwagę na zewnątrz. Ale jeszcze drugą chciałem uwagę powiedzieć, no że jest coś takiego oczywiście w tych armiach imperialnych, no że to jest i tym militaryzmie, że są te różne militaryzmy, no to jest ta, powiedzmy, jakby to nazwać, no ta etyczna, może to za mocne słowo, no ale to jakby żołnierz izraelski czy żołnierz amerykański doskonale wiedzą, o co walczą. Natomiast to, co my obserwujemy na Ukrainie, relacje o więźniach, których wojsko ukraińskie, znaczy więźniach rosyjskich, które wojsko ukraińskie trzyma, no to widać często tak są relacje o tym, że ci ludzie nie wiedzą, co tam robią. Wiedzą tylko, że przyjechali walczyć z faszystami. Tu jest i tu następuje kropka na kolejne pytanie. No ale to wiedzą, ale jednak to wiedzą, prawda? Ale już na pytanie, jakimi faszystami, no to już na to pytanie nie wymagać zbyt wiele. No.
Oczywiście, ale tak zawsze chyba było. Wydaje mi się, że to jest problem każdej armii. Trzeba ją stale motywować i mobilizować jakąś ideą, jakimś konkretem, jakimś terytorium, czymś, co pokazuje sens. No, łupieniem terytorium też się mobilizuje, prawda? Dajemy przyzwolenie żołnierzom na to, żeby sobie zabierali. Tu mamy tych wszystkich sowieckich żołnierzy, którzy są nosicielami wielu zegarków na obu rękach. No to jest dla nich, dla wielu z nich ten konkret wojny. No wiecie, bo przez stulecia taki był real, to znaczy żołnierze mieli prawo łupić i brać nawet przedmioty zabitych przez siebie, czy przede wszystkim zabitych przez siebie przeciwników. To się zmienia dopiero przecież na przełomie XIX i XX wieku na mocy konwencji o prowadzeniu wojny, konwencji podpisanych w Hadze, z inicjatywy cara Rosji zresztą, żeby było śmieszniej. Te konwencje określały również, co będzie można robić na terenach okupowanych. Mówiły, że ludność terenów okupowanych musi się podporządkować okupantom, ale ci okupanci mają sprawować swoją władzę w sposób humanitarny i nie wolno im nie tylko niszczyć instytucji życia publicznego, szpitali, szkół i tak dalej, muszą zaprowadzić porządek, ale przede wszystkim nie wolno im tworzyć nowych faktów politycznych. To znaczy, zanim się nie zbierze kongres pokojowy, nie wolno im na przykład samozwańczo przyłączać zdobytych terytorium do swojego państwa albo powoływać na tych terytoriach jakichś własnych, efemerycznych państewek. I no niestety te postanowienia nie przetrwały zbyt długo, bo w czasie I wojny światowej zostały podeptane przez, w pierwszej kolejności przez państwa centralne. Można zresztą powiedzieć, że pierwszym aktem takim bardzo, bardzo szeroko znanym i wówczas komentowanym, który zaprzeczał konwencjom haskim, był akt 5 listopada 1916 roku, czyli powołanie jednostronne Królestwa Polskiego przez państwa centralne bez oglądania się na jakiekolwiek negocjacje. No nie było Kongresu Wiedeńskiego, prawda, nowego Kongresu Wiedeńskiego, który by o czymś takim zadecydował. No i później można powiedzieć, że wojujące strony do tych praw prowadzenia wojny podchodziły z podobną dezynwolturą, to znaczy kiedy im to pasowało, to dotrzymywały tych praw i żądały ich egzekwowania, a kiedy nie, no to czasem je łamały. I tak mamy tę sytuację do dzisiaj, to znaczy to, co przecież Putin zrobił w Ukrainie, jednostronna aneksja Krymu, później powołanie tych samozwańczych republik w Ługańsku i Donbasie, tej tak zwanej Ługandy, jak to Rosjanie prześmiewczo nazywają, to są działania, które stoją w rażącej sprzeczności z prawem międzynarodowym. No ale Rosja Putina nie czuje się już zobowiązana. Właśnie o to chodziło. Ja obawiam się, że to był bardzo ważny test, ponieważ wydawało się, że po aneksji Krymu większość krajów zachodnich jakoś tam, wygłaszając różne oświadczenia i tak dalej, nie zgadzając się na to formalnie, nie uznając tego, nadal kontynuowała z Rosją tak zwany dialog. I tego słowa, to słowo bardzo szlachetne, dialog, ale ono niestety w niektórych okolicznościach ma złowrogi charakter i uważam, że właśnie teraz jest taki moment. Putin czeka, to jest dobry polityk. On czeka, żeby nawiązać dialog. Tylko że ten dialog będzie nawiązany w sytuacji, w której to jest dialog z przestępcą, a jednocześnie ten przestępca czuje się bezkarny. Prawda? Mamy tu asocjację z naszym poprzednim podcastem zresztą. Tak, ale wiecie co, to jest oczywiście w tym, takie mam skojarzenie, że tak powiem, ze współczesnej historii, której wprawdzie może nie do końca ją pamiętamy, ale jest ciekawy wątek, był konflikt turecko-grecki o Cypr. I Turcy zdobyli znaczną część wtedy greckiej części Cypru, między innymi słynne z Otella miasto Famagusta. I
Turcy liczyli, zdaje się, na to, że Grecy jakby zaakceptują państwowość północnego Cypru, turecką państwowość północnego Cypru, w zamian za tą Famagustę. Oddadzą nienaruszoną Famagustę. I ta Famagusta do dziś należy do Cypru północnego. Do dziś jest nietknięta. To jest miasto otoczone, otoczone drutem kolczastym. Tam można dojechać do plaży, ale z plaży do miasta nie można wejść, bo jest ten drut kolczasty. Oczywiście minęło już kilkadziesiąt lat, więc to nie wygląda na miasto zupełnie nienaruszone, ale podobno no, stoją w salonach samochodowych nowe modele aut z lat 70. Po prostu miasto kompletnie niesplądrowane. To jest jedna z niewielu takich historii wojennych, gdzie przynajmniej no, taka jest wersja turecka, czy nie wiem, taki jest mit, że nic nie zostało tknięte po to, żeby właśnie można było przehandlować to później za jakieś polityczne, jakby to powiedzieć, uznanie. Uznanie, tak. Więc to jest... No miasto ciekawe. Zakładnik, no tak. Miasto zakładnik, ale ciekawe, to jest chyba jedyny taki case, jak mi przychodzi do głowy, rzeczywiście ten, no wiadomo, że to plądrowanie jest tym success fee, można powiedzieć, wojska w każdej epoce, mimo rozmaitych prób wprowadzenia kodeksów i reguł, no to jednak to plądrowanie, nawet niestety, znaczy no jest, w ogóle niestety, no nie wiem, czy widzieliście, są też filmy nagrywane przez izraelskich żołnierzy w Gazie, którzy... To jest też ciekawe, że armia izraelska nad tym nie panuje, która ma teoretycznie ogromny wpływ na morale swoich, powinna mieć wpływ na morale swoich żołnierzy. No oni plądrują te rozmaite palestyńskie domy, nagrywają to na TikToka i zwracają. No, powstrzymanie wojska przed plądrowaniem to jest najwyższa szkoła jazdy i no, ciekawe, że jest ta Famagusta jako ten przykład, że można, ale przyznam szczerze, nie jest to temat, który jakoś mam szczególnie zgłębiony, ale teraz jak o tym mówię, to po podcaście sobie chyba zacznę tą kwestię researchową. No tak, ale to bardzo ciekawe, na co zwróciłeś uwagę. Wymieniłeś Cypr i Gazę, czy też no, terytoria palestyńskie w Izraelu. To są dwa przypadki, kiedy społeczność międzynarodowa nie uznała jednak jednostronnych działań. To znaczy do tej pory przecież, chociaż doszło do normalizacji tej sytuacji na Cyprze, Cypr jako państwo nie uznaje aneksji, prawda? I w ślad za nim, jak mi się wydaje, nie uznaje tej aneksji społeczność międzynarodowa. Nie została powołana Republika Cypru Północnego, chociaż takie plany zdaje się były. Erdoğan... Tylko Turcja uznaje to państwo. Tak. No Erdoğan liczył na to, że uzyska to państwo uznanie no, ogólne, międzynarodowe. I podobnie jest z terytoriami, które Izrael zdobył, przyłączył w 1967 roku i utrzymał w roku 1973. To jest no, z punktu widzenia izraelskiego bulwersujące, że społeczność międzynarodowa nie chce zaakceptować faktu, że stolica tego państwa znajduje się w Jerozolimie, prawda, czy może się znajdować w Jerozolimie. Ale z punktu widzenia prawa międzynarodowego ta rzecz jest bardzo skomplikowana, no bo właśnie społeczność międzynarodowa nie chce się godzić na jednostronne działania chociażby państw bardzo silnych. Z tego punktu widzenia to, co się działo między Rosją a Ukrainą po 2014 roku było szalenie niebezpieczne, bo tam właśnie wielkie państwo, no można powiedzieć, że cały czas jeszcze mocarstwo, Rosja, starało się wymusić na społeczności międzynarodowej faktyczne uznanie faktów dokonanych, których się dopuściło najpierw na Krymie, a później oczywiście na tych terenach Ługańska i Doniecka. No tak, ale to jest też dowód na to, że wojna, która jest przedłużeniem dyplomacji metodami zbrojnymi, wojna jest walką o życie żołnierzy, a przywódcy w tym samym czasie grają w szachy. Zawsze tak było. Szachy są od najdawniejszych czasów taką grą dworską i grą, która
uchodzi za doskonałe ćwiczenie umysłu dla polityków. Wielka szachownica była w domu Nikolaja Czałszewsku, który sobie grał tam ze swoimi subalternami, zawsze wygrywał, bo oni wiedzieli, że muszą zawsze przegrać. Więc to są te wielkie szachy. Natomiast zarazem wojnie towarzyszy propaganda. I teraz my jesteśmy w bardzo ciekawej sytuacji właśnie a propos tego, co mówiliście o wrzucaniu na TikToka różnych przekazów. Wojna dzisiaj jest fotografowana, filmowana ze wszystkich możliwych punktów widzenia i funkcjonuje w przestrzeni publicznej też na taki szachowy sposób. To znaczy tymi obrazami, zwłaszcza obrazami zabijanych cywilów i dzieci, te strony się wzajemnie w opinii światowej, w opinii publicznej szachują, prawda? My pokażemy to, to my pokażemy tamto. Wy jesteście zbrodniarzami? Nie, to wy jesteście zbrodniarzami. I tak naprawdę zanim powstały te konwencje, konwencja Haska, o której Piotrze mówiłeś, no to istniało przede wszystkim takie regulacyjne pojęcie wojny sprawiedliwej, które tam ma swoich bardzo klasycznych autorów, świętego Augustyna, świętego Tomasza. Oni się zajmowali teorią wojny sprawiedliwej, ale w istocie ta teoria, no, ona dzisiaj i zawsze zresztą była tylko uzasadnieniem działań, prawda? Bo każdy agresor uważa swoją wojnę za sprawiedliwą i przytacza nieskończenie wiele dowodów na to, że musiał to zrobić, co zrobił, a przede wszystkim, że to on był zaatakowany na czele z Adolfem Hitlerem. Przecież to Hitler zawsze był atakowany i musiał po prostu odpowiadać na zło, a strona broniąca się oczywiście jest Dawidem zawsze i uważa swoją wojnę za wojnę sprawiedliwą. Więc nie ma wojen niesprawiedliwych niestety w tym sensie, ponieważ jeżeli rządzi naszym rozeznaniem przekaz, skomplikowany, wieloliniowy przekaz medialny, no to każdy uczestnik wojny zawsze ma rację. Tak, masz absolutną rację. Ja sobie przypominam listy niemieckich żołnierzy z września 1939 roku, które kiedyś czytałem. Tych listów nie zachowało się aż tak wiele, a w każdym razie no, są dosyć rozproszone, bo kampania była szybka. Ale to, co było uderzające właściwie we wszystkich z nich, przeczytałem ich kilkanaście, to przekonanie, że oni walczą za słuszną sprawę i że oni idą na wschód, żeby zaprowadzić porządek, to znaczy, żeby skończyć wreszcie z nieustannymi prowokacjami ze strony Polaków, które zagrażają spokojnie żyjącym sobie niczego niewinnym Niemcom, czy to w Polsce, czy po niemieckiej stronie granicy. To jest bardzo uderzające, zwłaszcza, że z kontekstu tych listów wynika, że nie wszystkie z nich były pisane przez jakichś zagorzałych nazistów, że to są często tacy zwykli Niemcy, jakieś takie młode chłopaki, które pozostawiały swoje rodziny, piszą do matek, do dziewczyn i jak się wydaje, piszą zupełnie szczerze. To nie jest jakaś no, klisza czy tekst, który podyktowali im oficerowie. Więc absolutnie się zgadzam z tym, że taka propaganda, która zresztą jest w XX wieku wszechobecna, całkowicie wykrzywia perspektywę. Bardzo trudno jest nawet po wojnie już przegranej przyznać, że ona była niesprawiedliwa. Niemieckie społeczeństwo też nie dokonało tego przełomu bezpośrednio po 1945 roku. To zabrało no, 3 albo nawet 4 dekady, zanim Niemcy postanowili odciąć się od swojej przeszłości. Zresztą to też postępowało etapami. No, dość powiedzieć, że przecież jeszcze pod koniec lat 80. i w latach 90. wystawa o zbrodniach Wehrmachtu budziła w Niemczech ogromne kontrowersje, ponieważ Niemcy już wcześniej byli skłonni przyznać, że reżim nazistowski dopuszczał się zbrodni, że wymordował Żydów, że jednostki SS dopuszczały się no, eksterminacji ludności cywilnej w wielu miejscach w okupowanej Europie, ale Wehrmacht miał pozostać tą siłą, czy tą częścią niemieckiego społeczeństwa, która się nie splamiła zbrodniami. No i dopiero wystawa, później różne publikacje, łącznie z książką naszego niemieckiego kolegi Jochena Böllera, który całkiem niedawno opisał
niemieckie zbrodnie, akurat nie tylko w tej książce Najazd, ale w tej po części też, opisał zbrodnie Wehrmachtu we wrześniu 1939 roku w Polsce i wynika z jego ustaleń, że Wehrmacht jak najbardziej dopuszczał się już wtedy, w pierwszych dniach II wojny światowej, w pierwszych tygodniach II wojny światowej zbrodni, które z jednej strony wynikały z zacietrzewienia nacjonalistycznego, ale też w jakimś stopniu z ulegania nazistowskiej ideologii, nazistowskiej wizji świata. Ale chciałem, jeśli pozwolicie, trzy punkty, może bezpośrednio najpierw do Piotrka się odniosę. A propos tej pamięci niemieckiej o wojnie, to pozwolicie, że w formie pewnej anegdoty. Otóż jest pewna niemiecka firma, która produkuje słodycze. Są to tak zwane misie gumożelki. I początki tej firmy to jest jakaś cukiernia w Düsseldorfie na początku XIX wieku, na początku XX wieku. Ja widziałem folder reklamowy 20 lat temu tej firmy na potrzeby Polski. I tam jest opisana historia tej firmy, no i tam właśnie, że właściciel kupuje kolejną cukiernię, lata 30. przekazuje firmę swoim synom. I to jest takie kalendarium w historii tej firmy. I potem jest lata 39-45 i to było skwitowane takim zdaniem. Obowiązuje hasło najpierw czołgi, potem misie gumożelki. I potem był rok 48, że bracia właściciele tej firmy wracają z amerykańskiej niewoli. Więc to był folder wyprodukowany na początku lat 2000. Ktoś nie do końca pomyślał, jak to można na rynku polskim sprzedać. No, ciekaw jestem, skąd był ten pomysł z tymi, obowiązuje hasło najpierw czołgi, nie misie gumożelki. Z czego to w ogóle było wzięte? Ja to zapamiętałem dosłownie, bo to mną, muszę powiedzieć, wstrząsnęło. A w nawiązaniu do tego, co mówił Błażej o tej medialności wojny, to pomyślałem sobie, no, że wielki architekt europejskiego pokoju, czyli Winston Churchill, no przecież zaczynał i dorobił się tak naprawdę jako korespondent wojenny. I w ogóle rodzaj jakby tej narracji o wojnie i związanej z tym literatury, to jest też osobny, wielki i wspaniały temat. Na pewno czytaliście książkę Kaput Malapartego. No, czy on tam powymyślał te rozmaite historie, czy opisał je prawdziwie? No, jest to w każdym razie książka, która że tak powiem, rozsadza absolutnie wyobraźnię. No i jeszcze ostatni wątek, który chciałem poruszyć, no to porównanie powojenne Niemcy i Japonia. Rozmawiałem kiedyś w trakcie podróży jakiejś zagranicznej, poznałem człowieka z Japonii, który był w ogóle bardzo krytyczny wobec japońskiej kultury i tego, czym Japonia jest. I on właśnie mówił takie zdanie, którego w życiu nie słyszałem od Niemca, że ile można przepraszać za II wojnę światową. Także to jest taka też oczywiście różnice kulturowe, ale dobrze. Nie tylko kulturowe, no pamiętajmy o różnicach systemów politycznych, prawda? Państwo, Japonia przegrała wojnę, musiała się zreformować wewnętrznie, zmieniła się ideologia państwowa Japonii. Cesarz utracił swoją boskość. Tam się bardzo wiele zmieniło. Niemcy w czasie, wskutek wojny zostały podzielone, zostały upokorzone, zostały zubożone, zostały poddane reedukacji przymusowej odgórnej, prawda? Natomiast Związek Radziecki jako zwycięzca wojny pozwolił sobie na to, że żadnej absolutnie przez te wszystkie dziesiątki lat, z wyjątkiem wąskiego grona inteligencji, zresztą na ogół prześladowanej, nigdy żadnej próby rozliczenia z udziałem Związku Radzieckiego w II wojnie światowej nie było. To do dzisiaj jest w przekazie szkolnym bardzo jednolity obraz Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, która się zaczęła w roku 1941. O tym, że zaczęła się w 1939, to się nie informuje uczniów rosyjskich do dzisiaj. To znaczy o specyfice ataku, napaści Związku Radzieckiego na sąsiednie kraje wtedy i tego, co tam się w efekcie tego stało. Otóż do dzisiaj, jak sądzę, propaganda putinowska jest w dużej mierze
konsekwentnym przedłużeniem tego właśnie, co zwycięski Związek Radziecki ze swoją pamięcią społeczną robił. Tak, to jest wręcz niewiarygodne. Ja miałem dobrych kilka lat temu, kilkanaście już lat temu, okazję oglądać Dzień Zwycięstwa w Petersburgu. I to było niesamowite, nawet nie ze względu na rozmach obchodów oficjalnych, bo ten był, powiedziałbym, taki raczej mało spektakularny. Znaczy te były mało spektakularne tam, te główne obchody. Przepraszam, bardzo muszę... To pies, przepraszam. Te główne obchody mają miejsce w Moskwie, więc w Petersburgu... Więc w Petersburgu parada nie była może szczególnie imponująca, parada wojskowa, natomiast były niesamowite przemarsze mieszkańców miasta, którzy się przebierali za żołnierzy Armii Czerwonej albo na przykład malowali na swoich samochodach czerwone gwiazdy. Zapamiętałem taką scenę, mam zresztą chyba zdjęcie, łady, do której została przyczepiona lufa armatnia i ta łada jeżdżąc po ulicach udawała radziecki czołg. Więc to było symbolem tego, co się, symbolem miejsca, jakie w rosyjskiej pamięci zbiorowej zajmuje II wojna światowa. Niektórzy uważają, że ta wojna jest w ogóle mitem założycielskim putinowskiej Rosji. Na pewno. Na pewno ona jest, na pewno ona była mitem założycielskim też tej odnowienia dyktatury stalinowskiej po wojnie, takiego właśnie odnowienia jej wizerunku. I w gruncie rzeczy ona była mitem wszystkich, towarzyszącym wszystkim agresywnym działaniom Związku Radzieckiego w drugiej połowie XX wieku. No przecież zresztą nawet mówi przecież, udali się na Ukrainę walczyć z faszystami. To w zasadzie dla nich ta druga wojna światowa tak, oczywiście. Toczy się dalej, ale jeszcze przepraszam, a propos tego, co Błażej mówiłeś o tej inteligencji, która próbowała się przebijać ze swoim przekazem, no to jest wspaniała powieść Wasilija Grossmana Życie i los, tak, którą jest zupełnie niewiarygodne, że Grossman próbował wydać w Związku Radzieckim w latach 60. zaniósł to do wydawnictwa i tam jest jeden rozdział, gdzie oficer SS przesłuchuje komunistę w więzieniu i mówi mu, przecież my jesteśmy tacy sami. Oficera politycznego, tak. I wiesz, jest oczywiście niesamowite, że Wasilij Grossman uznał, że to jest coś, co przejdzie. Ale przechodziły nie... rzeczy wtedy. Przechodziły rzeczy. Za Chruszczowa w latach 61-62 można było bardzo dużo rzeczy. Sołżenicyn wtedy publikował swoje obozowe opowiadania. Można było bardzo dużo powiedzieć i myślę, że to na tej fali. Potem to jest zablokowane po odsunięciu Chruszczowa. Przez ten breżniewowski taką konsolidację władzy w czasach Breżniewa, który też przynosi taką znowu wielką propagandę wojenną. No tak, nawet ona docierała do PRL, bo przecież był tutaj wyświetlany serial Mała Ziemia radzieckich partyzantach działających za frontem niemieckim, tak, gdzie właśnie Breżniew odgrywał... Breżniew tam nagle się okazał wielkim, wielkim bohaterem wojennym. Tak, tak, no to z kolei doprowadziło do przyznania mu orderu Virtuti Militari. Wydarzenie to zostało z kolei uznane w Polsce za skandal, ponieważ ten wielki order Virtuti Militari przyznawano tylko wodzom, którzy... No tak, zwycięską... Gierek mu ten Virtuti Militari mu przypiął i to rzeczywiście był dzień w niektórych przekazach jako dzień wielkiej hańby odnotowany. Tak, ale wiecie co, była jedna różnica pomiędzy Rosją Putina a Związkiem Radzieckim, nawet w najbardziej agresywnym wydaniu. Mianowicie, mimo wszystkich swoich wad, Związek Radziecki w gruncie rzeczy nie chciał, jak się wydaje, totalnej wojny. To znaczy być może ją planował nawet podbój Europy Zachodniej, ale jego przywódcy pamiętali II wojnę światową. No, niezależnie od tego, jaką rolę odegrał Breżniew, Chruszczow też przecież wojnę znał ze swoich własnych doświadczeń. Oni wiedzieli, jaka to była katastrofa. Dlatego nigdy się na to nie zdecydowali. Putin jest człowiekiem, który wojny nie widział na oczy. Dla niego wojna to już są tylko i wyłącznie szachy, tak? Albo właśnie... No bo on też żyje tak, że to są tylko szachy, prawda? Skrajnie wyizolowany. Trochę przypomina Stalina pod tym względem.
Dokładnie, więc on być może w ogóle nie jest sobie w stanie wyobrazić tego, co może co mogą spowodować jego działania. Tym bardziej, że jak no, słyszymy, nie wiem, czy to są prawdziwe doniesienia, jego izolacja powoduje też odcięcie od realistycznych wiadomości. Oczywiście. Stron. To też jest bardzo klasyczne takich układów władzy, niestety. Więc niestety nie jest to dobrym prognostykiem. Nie jest. Na tak zwaną przyszłość, no nie wiem, pewnie do tematu wojny będziemy jeszcze wielokrotnie wracać, ponieważ wojna jakoś pewnie nie tak pozwala o sobie zapomnieć i cały czas się do nas jakoś przebija ze swoimi toksynami i potwornościami. To był chyba 17 odcinek naszego HIPA. Zapraszamy na... 17 mgnienie, ale na koniec chcę powiedzieć coś optymistycznego i pozytywnego. Nie wiem, czy wiecie, co to jest hipopokamp. Część mózgu. To jest obóz? To jest tak, obóz, część mózgu hipopotama. Obóz, gdzie są hipopotamy. Nie, to jest część mózgu hipopotama, która odpowiada za koordynację różnych rodzajów pamięci. I myślę, że rozmawiając o wojnie, powinniśmy też, i mówiliśmy o tym, rozmawiać o pamięci. U hipopotamów właśnie to się nazywa hipopokamp. I hipopotamy dobrze pamiętają w związku z tym wszystko. Tak, oczywiście. Jak tak mają słoniową pamięć hipopotamy. O. No dobra. To dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękujemy. Hip, hip, hurra. Hurra, do zobaczenia. Hurra i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia, ale do zobaczenia też.